Będę miał kilka pytań. Do sądu nie. Do pani też, do pani też nie, bo to jest teraz czas na to, aby powiedzieć, czy się popiera to, co się napisało w apelacji. Można też dodać do tego, co się w apelacji napisało. Natomiast nie ma tutaj czasu na dyskusję i na zadawanie pytań, na odpowiedzi. Jesteśmy przed sądem drugiej instancji, tutaj procedura wygląda nieco inaczej. Dobrze. To chcę dodać właśnie, że ponieważ mojego syna, mama mojego syna zaprowadziła do lekarza i badała go pod względem autyzmu, to chciałbym wiedzieć, jaki jest wynik tych badań, prawda? Bo syn od prawie urodzenia ciągany jest po różnych specjalistach i jeżeli był wydany jakaś opinia, to chciałbym wiedzieć jaka. A wie pan, u jakiego lekarza była matka dziecka? Wiem, że była bodajże w Centrum Zdrowia Dziecka w tej sprawie. A co stoi na przeszkodzie, żeby pan poszedł do Centrum Zdrowia Dziecka i rozmawiał z lekarzem? Nie wiem, do którego lekarza się odnosił. No, nie wiem, u jakiego specjalisty było. W każdym razie. No, mówi pan, że wie pan, że była u lekarza, więc ustalenie już u którego w Centrum Zdrowia Dziecka, no skąd pan tę informację ma? Przez że pięć? Przez, natomiast przez 5 lat przeszło trwania sprawy o ustalenie kontaktów. Podnosiłem sprawę nadopiekuńczości mojej matki, mojego syna, wymuszania odpowiedniego zachowania względem mnie. Przepraszam, czy to jest protokołowane? Nie, nie. I nie będzie? Stanowisko jest państwa protokołowane, czy pan popiera apelację, czy pan wnosi o oddalenie apelacji, jeśli jest pan drugą stroną. Popieram. Jeśli sąd uzna, że jakieś jedno, dwa zdania wyjaśniające coś dodatkowo są konieczne, to protokołuje, ale to, co pan w tej chwili mówi pan do nas, i ponieważ Maciek jest przez te wszystkie działania uprzedzony do osób starszych, nieufny, buntuje się i nie chce wykonywać poleceń nauczycieli, matki bardzo często. No i sprawa ADHD, nieszczęsna. Chodzi o co? Mój syn był badany pod względem ADHD. Ja się nigdy w sądzie, ponieważ sąd rodzinny nigdy nie udzielił odpowiedzi, ani też nie pozwolił zadać pytania na ten temat, uważając, że to pytanie nie jest konieczne. Więc jak to się ma do tego, że lekarz, który wsadza dziecko po drugiej stronie biurka, wydaje opinię, że on ma ADHD, na jakiej podstawie? Nie badał go na dziedzińcu szkoły, gdy się bawił z dziećmi, nie badał go na sali gimnastycznej, nie badał go nigdzie. Poza gabinetem nie badał, nie był Maciek nigdzie. I wydano opinię, że Maciek ma ADHD, co jest po prostu krzywdzące dla niego, bo tak, ja mam zakaz kontaktów, bo Maciek źle to znosi. Nieprawda. On musi się tak zachowywać w stosunku do mnie, bo ma kary nakładane. Ciągle ma jakieś kary. Kupiłem mu komputer na życzenie matki. Zabrano mu ten komputer. Za karę. Bo się nie stosuje do poleceń. W końcu dziecko z ADHD jest nadpobudliwe bardzo. Ma niespożytą energię. Natomiast Maciek przebiegnie 100 metrów, on się bardzo szybko męczy. I no to gdzie tu jest ADHD, prawda? No także nie ma mowy, żeby opinia lekarza, który stwierdził, że on ma ADHD, była solidna. Nie ma tu w ogóle poparcia. W takim układzie po prostu ja wnioskuję za oddaleniem zaświadczeń lekarskich, jako że są nie niczym podparte po prostu.
nie były badania robione solidnie. No, dziękuję, to wszystko. Jako oczywiście bezzasadne obciążenie wnioskodawcy kosztami zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestniczych kosztów, w tym kosztów dostępu adwokackiego do dokumentów przepisanych. Jako zasadzie, przykład w tej sprawie mamy do czynienia z taką sytuacją, że mniejsza sprawa już była przyjęta na stan sądu okręgowego od strony nie zostało dostępne, było wskazane z jakich przyczyn, między innymi ze względu na treść opinii rodzinnego ośrodka diagnostycznego fundacyjnego oraz postawę dziecka. Pomiędzy ostatnim kontaktem ojca z synem upłynęło już dużo czasu. Ojciec musi też pamiętać, że nie może za wszelką cenę realizować swoich interesów, nie bacząc na dobro dziecka, jeżeli takie kontakty są dobrem dziecka sprzeczne, co wynika z opinii ośrodka, a nie weszły żadne okoliczności, które by te opinie podważały i zmieniały jej wnioski. Jedynie dalszy upływ czasu, który na pewno tym miesiąc osłabia, nie ma podstaw, aby uwzględnić żądanie wnioskodawcy za ten. To orzeczenie sądu jednak jest słuszne i właśnie. Bardzo zamykam sprawę. Postanowienie będzie wydane po naradzie. Prosimy Państwa o pochowanie na podstawie.